Była noc. Na niebie był księżyc i gwiazdy, a nad polami szumiał wiatr. I było okno otwarte. I przez to okno wiaterek do pokoju wpadł, a za wiatrem księżyc. Wiatr ze swoją świstu gwizdu nutką, a księżyc w srebrnych ciżemkach, cichutko. Na oknie leżał zeszyt, miał okładkę w paski. W zeszycie tym Szymuś malował sobie obrazki. Wiatr zaczął swawolić, huśtać się, zataczać i kartki w zeszycie odwracać. I odwrócił na stronę 10, gdzie była wymalowana niebieska dziewczynka. Dziewczynka ziewnęła i powiedziała: och, nudno tak, ciągle siedzieć i siedzieć na 10 stronie. Wstanę, przejdę się po ogrodzie w srebrze księżyca i w chłodzie. I hop, lekko skoczyła na kwiatową grządkę. Grządka była niewielka. Co to za kwiat? Błyszczy w nim kropelka, liznę ją. Słodka. Jakie jeszcze kwiaty na tej grządce spotkam? Fiołki, goździki, róże, jak pachną! Czy te zapachy to takie kwiatowe piosenki? Czy je można zabrać ze sobą? Do ręki. Każda piosenka inna, ta modra, ta złota, ta różowa, każda piosenka kolorowa. I szła, szła dalej ogrodem dziewczynka w niebieskiej sukience. Nagle powiedziała: w tę drożynę skręcę. A przy tej dróżce na końcu ogródka stała psia budka. Ham, 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 kto łazi tam? Dziewczynka bardzo się zlękła, ale mówi odważnie: jestem dziewczynka z 10 stronicy. Ham, ham, nie znam takiej pannicy. To może się poznamy? No, niechaj. Wyrysował mnie Szymuś w przedszkolu na nauce. Ham, ham, ham. Znam go, znam. To mej gospodyni wnuczek. Mówiła mi krowa, że ten Szymuś to uczona głowa. Wie, że 2 i 2 to 4. I zna 3 litery. A, O, I. Krowa powiedziała, że to 3. Może, no ale rysować to nie bardzo umie. Twoja sukienka jest krzywa. To dlatego, że się stołek kiwał. Aha, ale i buciki masz nie do pary. Jeden zielony, a drugi szary. Miały być oba czerwone budki, ale czerwoną kredkę zjadła łobuzka. Ham, ham, nie znam. Któż to jest łobuzka? To sąsiadowa kózka. Aha, no to wiem o tobie wszystko prawie. Teraz ja ci się przedstawię. Jestem Azia Suczka Ruda, a to jest moja psia Buda. Czy można zobaczyć z bliska? Bardzo proszę, to jest moja psia Miska. A te dwa grube wałeczki? Ham, ham, to moje córeczki. Czy można je pogłaskać? Bardzo proszę. Może im kwiatowych piosenek naznoszę? Niech się nie gniewa panienka, ale moje córeczki nie znają się na piosenkach. One lubią mleczko, nie pogardzą kosteczką, lubią przewracać się po piasku, lubią robić wiele hałasku. Długo stała dziewczynka przy budce. Jakoś po wschodzie słońca wkrótce wróciła na okno. Ale wiatr już stroniczkę odwrócił. Teraz była stronica 12. A na tej stronicy jechał samochód do miasta. Niebieska dziewczynka dygnęła i pyta: panie szoferze, czy mnie pan zabierze? Bardzo chętnie, ale silnik nie dotarty. Ile panienka waży? Wolne żarty, ja jestem leciutka. Przecież proszę pana, ja jestem zamalowana. No to nie ma kłopotu, proszę wsiadać już, o tu. Wsiadła, pojechali, aż kurz za nimi walił. I teraz już wiemy, że w zeszycie z rysunkami Szymka na 10 stronicy siedzi niebieska dziewczynka, a na 12 ta dziewczynka jedzie w samochodzie. Tylko nie ma tam ogrodu i kwiatów w ogrodzie. I nie ma tej ścieżki, gdzie jest budka Azi. Nie ma jak wiatr wpada, jak księżyc włazi. I nie ma jak panienka wyskakuje z okienka. I nie ma kózki łobuzki. I nie ma psiej budy i Azi z córeczkami. Ale to już narysujcie sami.